Jestem Jonathan Joe Star-Lord Gentleman i pomyślałem, że posiadanie psa w serialu, gdzie pies nie przeżywa dłużej niż 20 sekund, to znakomity pomysł. Tato, kiedy zanimują part 6? Lepiej czytaj mangę, ty jęczy dupo. Ja jestem twoim nowym bratem i chcę zniszczyć ci twoje życie. Dio! Star Platinum! Jojo, mamy 1880, standów jeszcze nie ma! Kur... Patrz, jak Dio ślicznie czyta mangę. Bądź grzecznym chłopcem jak on, Jojo. I gdzie twoje maniery? Jesz jak świnia. Naprawdę, ile bochenków chleba zjadłeś w swoim życiu? Dio! Jojo, wyruchałem ci dziewczynę i zabiłem psa w słusznej sprawie. Dio... Dio, dlaczego chcesz zabić mojego ojca? Możesz udowodnić te oskarżenia? Ja nie, ale on tak. Lol, sprzeciw. Nawet Speedwagon wie, że jesteś niedobry. Kim jest kurwa Speedwagon? The World. Jojo za Wardo, to mój stand. Kurwa. Ojcze. Czytaj mangę. Dio. Jestem wampir. Nie uciekniesz mi, Dio. Szybko, panie Cepeli. Ja jestem Richter. Ilu ludzi zabiłeś, by wyleczyć te rany? A ty je hardkorowych BDSM-owych do ich hentajów obejrzałeś się w swoim życiu? Dio! Czymże jest człowiek? No! Pokonaliśmy go? Lepiej sprawdzić dwa razy. W końcu to wampir. Oj, dupa tam dobra. Rino, kocham cię nad życie. Wiesz, w którą część ciała będę cię zaraz ładował? O, w mordę. Zgadza się, będę ładował cię w mordę? Nie kurwa, Jojo, za tobą jest brzydka latająca morda. Ale poprawną odpowiedzią na tamto pytanie była psita. Zabiorę ci krew, Jojo! O nie, Dio. Ten statek zatonie razem z nami, killerku i miny. Do chuja pana, Jojo, standy tak nie działi! Nie bój żaby, Jojo. Twój rodowód będzie trwać. Jestem w ciąży. Lol, my się nawet nie całowała. Dio! No spoko, Araki, skończyłem. Pierwszy part i był prawie jak szekspirowski dramat. Weź kurde tego za bardzo nie zmieniaj, w następnym parcie słyszysz. Fakoludy i narodowo-socjalistyczne cyborgi. Co no? Fakoludy i narodowo-socjalistyczne cyborgi. Nienawidzę tej roboty. Panie Araki, przyniosłem panu cotygodniowy zapas narkotyków.